Jezus przybył do miasta samarytańskiego zwanego Sychar w pobliżu pola, które dał Jakub synowi swemu Józefowi. Było tam źródło Jakuba. Jezus zmęczony drogą siedział sobie przy źródle. Było to około 6 godziny. Wówczas nadeszła kobieta z Samarii, aby zaczerpnąć wody. Jezus rzekł do niej: daj mi pić. Jego uczniowie bowiem udali się przedtem do miasta, by zakupić żywności. Na to rzekła do niego Samarytanka: jakżeż ty, będąc Żydem, prosisz mnie, Samarytankę, bym ci dała się napić? Żydzi bowiem i Samarytanie unikają się nawzajem. Jezus odpowiedział jej na to: o, gdybyś znała dar Boży i wiedziała, kim jest ten, kto ci mówi: daj mi się napić, to prosiłabyś go, aby dał ci wody żywej. Powiedziała do niego kobieta: Panie, nie masz czerpaka, a studnia jest głęboka. Skądże więc weźmiesz wody żywej? Czy ty jesteś większy od ojca naszego Jakuba, który dał nam tę studnię i on sam z niej pił, i jego synowie, i jego bydło? W odpowiedzi na to rzekł do niej Jezus: każdy, kto pije tę wodę, znów będzie pragnął. Kto zaś będzie pił wodę, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki. Lecz woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem tryskającym ku życiu wiecznemu. Rzekła do niego kobieta: Panie, daj mi tej wody, abym już nie pragnęła i nie przychodziła tu czerpać. A on jej odpowiedział: idź, zawołaj swego męża i wróć tutaj. A kobieta odrzekła mu na to: nie mam męża. Rzekł do niej Jezus: dobrze powiedziałaś, nie mam męża. Miałaś bowiem 5 mężów, a ten, którego masz teraz, nie jest twoim mężem. To powiedziałaś zgodnie z prawdą. Rzekła do niego kobieta: Panie, widzę, że jesteś prorokiem. Ojcowie nasi oddawali cześć Bogu na tej górze, a wy mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy czcić Boga. Odpowiedział jej Jezus: wierz mi, kobieto, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie czcili Ojca. Wy czcicie to, czego nie znacie. My czcimy to, co znamy, ponieważ zbawienie bierze początek od Żydów. Nadchodzi jednak godzina, nawet już jest, kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w duchu i prawdzie. A takich to czcicieli szuka Ojciec. Bóg jest duchem. Trzeba więc, by czciciele Jego oddawali Mu cześć w duchu i prawdzie. Rzekła do Niego kobieta: wiem, że przyjdzie Mesjasz, zwany Chrystusem, a kiedy On przyjdzie, objawi wam wszystko. Powiedział do niej Jezus: jestem Nim ja, który z tobą mówię. Na to przyszli Jego uczniowie i dziwili się, że rozmawiał z kobietą. Żaden jednak nie powiedział, czego od niej chcesz lub czemu z nią rozmawiasz. Kobieta zaś zostawiła swój dzban i odeszła do miasta i mówiła ludziom: pójdźcie, zobaczcie człowieka, który mi powiedział wszystko, co uczyniłam. Czyż on nie jest Mesjaszem? Wyszli z miasta i szli do niego. Tymczasem prosili go uczniowie, mówiąc: Rabbi, jedz. On im rzekł: ja mam do jedzenia pokarm, o którym wy nie wiecie. Mówili więc uczniowie między sobą: czyż mu kto przyniósł coś do jedzenia? Powiedział im Jezus: moim pokarmem jest wypełnić wolę tego, który mnie posłał, i wykonać jego dzieło. Czyż nie mówicie: jeszcze 4 miesiące, a nadejdą żniwa? Oto powiadam wam, podnieście oczy i popatrzcie na pola, jak się bielą na żniwo. Żniwiarz otrzymuje już zapłatę i zbiera plon na życie wieczne, tak iż siewca cieszy się razem ze żniwiarzem. Tu bowiem okazuje się prawdziwym powiedzenie: jeden sieje, a drugi zbiera. Ja was wysłałem, abyście żeli to, nad czym wy się nie natrudziliście. Inni się natrudzili, a wy w ich trud weszliście. Wielu Samarytan z owego miasta zaczęło w niego wierzyć dzięki słowu kobiety świadczącej: powiedział mi wszystko, co uczyniłam. Kiedy więc Samarytanie przybyli do niego, prosili go, aby u nich został. Pozostał tam zatem 2 dni i o wiele więcej ich uwierzyło dzięki jego słowu. A do tej kobiety mówili: wierzymy już nie dzięki twemu opowiadaniu. Usłyszeliśmy bowiem na własne uszy i wiemy, że On prawdziwie jest Zbawicielem świata. Oto słowo Pańskie.
Nikt o tej porze nie chodził do studni, nie w samo południe. Z rana albo wieczorem, kiedy nie było już takiego upału, owszem, ale nie w środku dnia. A ta kobieta wybrała się z dzbanem po wodę. Może zabrakło jej wody do obiadu, może zabrakło jej wody dla zwierząt albo do umycia czegoś. A może miała wodę, ale nie chciała już być dłużej w domu. Może było tak, że ona do tej studni przed czymś ucieka. Może przed domem, może przed tymi, którzy są w środku, a może przed ludźmi, którzy żyją obok, których spotyka, kiedy wychodzi na zewnątrz, a którzy cały czas w taki sposób na nią patrzą i w taki sposób o niej mówią, że ona już nie może tego znieść. A może, i pewnie to też jest prawda, tę kobietę na pustynię do tej studni poprowadził sam Bóg. Ona miała bardzo złożoną historię. 5 mężów. 4 z nich opuściła i żyje z 5, który nie jest jej mężem. Żeby doszło do rozwodu, Księga Powtórzonego Prawa mówi, że mężczyzna może kobiecie dać list rozwodowy, jeżeli znajdzie w niej coś, co jest odrażające. I w czasach Jezusa były 2 szkoły rabinackie. Jedna mówiła, że czymś odrażającym jest cudzołóstwo, ale druga, bardziej laksystyczna, mówiła, że cokolwiek odrażającego. To może być to, że ktoś źle gotuje, że źle się układają stosunki z teściami, albo nawet to, że znajdzie się ktoś, kobieta, która będzie piękniejsza, młodsza, bardziej atrakcyjna i że w takiej sytuacji też można żonie wręczyć list rozwodowy. Nie wiemy, jak było w tym przypadku, ale skoro jest już z 5 mężczyzną, to znaczy, że 4 razy komuś zaufała, 4 razy kogoś tak pokochała, że planowała z nim spędzić całe życie i 4 razy ktoś ją zostawiał, ktoś ją odrzucił. Ona już chyba nie wierzy ani w miłość, a na pewno nie miłość do końca życia, ani w małżeństwo, ani w siebie, ani w swoją wartość. I w takim momencie spotyka Jezusa. Jezus siedzi przy studni, nie ma tam nikogo więcej. Ona jest kobietą, on mężczyzną. On zaczyna rozmowę, prosząc o coś do picia. Może przechodzi jej przez głowę, samotny mężczyzna może chce flirtować. Przecież w Starym Testamencie są historie takich par, które poznały się właśnie przy studni. Jest Jakub i Rachela, jest Mojżesz i jego przyszła żona, która jest wraz z innymi córkami Jetry. Ale Jezus nie chce flirtować, Jezus nie chce się nią bawić, Jezus nie chce niczego grać. Ale jedną z prawdą, chodzi rzeczywiście o miłość. I my też dzisiaj, tak jak w poprzednich dniach, możemy się w tej historii odnaleźć. Bo nasze serca też są poranione przez różne historie, przez różne wydarzenia, przez różnych ludzi. I nasz obraz tego, który nas kocha, obraz Boga, też jest czasem wykrzywiony. Obraz miłości Boga, która jest za darmo. Obraz miłości Boga, która nigdy się nie kończy, której Pan Bóg nigdy nie cofa. Ale tak jak ona, z pragnieniem w sercu, nie tylko wody fizycznej, ale wody żywej, przychodzi do tej studni, tak my też przychodzimy dzisiaj do Jezusa, wierząc, że On jest w stanie to pragnienie, które jest w nas, zaspokoić. Samarytanka udaje się tam w środku dnia, w środku swoich zajęć. No właśnie, może przygotowuje obiad, może sprząta, może coś tka, może karmi zwierzęta domowe. I to jest też dla nas dobra wskazówka, że my Jezusa możemy spotykać w naszej codzienności i że Jezus chce nas spotykać w naszych
codziennych, zwyczajnych czynnościach w środku naszego dnia. Kiedy zaczynają rozmowę, to Samarytanka pyta Jezusa o miejsce świątyni, o miejsce święte, no bo dla nich Samarytan jest to góra Gerizim, góra, pierwsze miejsce, do którego dotarł Abraham, miejsce, w którym złożył Bogu ofiarę, miejsce, które było ważne także dla Jakuba. Jerozolima była dopiero później, po wygnaniu babilońskim, tym wcześniej istniała, była tam też świątynia, ale po wygnaniu stała się centralnym miejscem dla całego Izraela. I ona pyta, jak to jest, które miejsce jest ważniejsze, która świątynia, gdzie oddawać cześć Bogu. Jest w niej pragnienie Boga, pragnienie oddawania Mu czci. Jezus wtedy mówi, że wkrótce nadejdzie moment, kiedy w żadnym z tych miejsc nie będzie się oddawać czci Bogu. Mówi, Bóg jest duchem, dlatego trzeba Mu oddawać cześć duchową, cześć w duchu i prawdzie. I to jest kolejna wskazówka dla nas. Miejsce, gdzie mogę spotkać Boga, miejsce, gdzie mogę oddać Mu cześć, to moje serce. Świątynie są nam potrzebne, pewnie, że tak. To jest miejsce, w które mogę wejść, mam tu zapewnioną ciszę, skupienie. To jest miejsce, w którym w godny sposób możemy sprawować sakramenty. Potrzebujemy też świątyń, bo jesteśmy ludźmi, potrzebujemy tego, co zewnętrzne. Ale nie możemy zapominać, że pierwszą świątynią, którą mamy i o którą mamy się troszczyć, jesteśmy my sami, jest nasze ciało, jest nasze serce, nasze wnętrze. Pamiętamy pewnie wszyscy początek postu w środę popielcową. Jezus mówił o trzech uczynkach, o modlitwie, poście i jałmużnie. Kiedy Jezus mówi o modlitwie, to mówi, że mamy wejść do izdebki. Tam jest takie słowo oznaczające komórkę, taki spichlerz, miejsce, w którym trzymamy jakieś rzeczy spożywcze, który nie ma okien. Wejdź do izdebki, zamknij za sobą drzwi i tam się módl. Tą izdebką, o której mówi Jezus, jest przede wszystkim nasze serce. Ja tam naprawdę mogę Go znaleźć. Jezus tam mieszka. Jezus mówi, że kto zachowuje Jego słowo i je wypełnia, tam przyjdzie razem z Ojcem i w takim człowieku zamieszka. Paweł nam dzisiaj przypominał, że miłość Boża rozlana jest w naszych sercach. Kiedy jest w Atenach, to mówi, że w Bogu żyjemy, poruszamy się i jesteśmy. Mamy Boga na wyciągnięcie ręki, a nawet bliżej, bo tej ręki nie trzeba wyciągać, bo On jest w nas, bo jesteśmy wszyscy świątynią Ducha Świętego. Bóg w nas jest, Bóg w nas mieszka i mogę Go w sobie spotkać, w swoim wnętrzu, w moim sercu. Tylko żeby to zrobić, to trzeba to serce trochę odgruzować. Trzeba je trochę posprzątać. Bo inaczej może być tak, że ja tam będę zaglądać, ale Boga tam nie zobaczę, ani Jego głosu nie rozróżnię od innych hałasów, które tam są. Poruszeń, które Pan Bóg we mnie sprawia, od innych spraw, które w tym sercu się tłoczą. Żeby spotkać w sercu Boga, najpierw muszę popatrzeć, co w tym sercu jest i zacząć sobie to wszystko porządkować. To wymaga wysiłku. To wymaga wysiłku, bo wysiłku wymaga też bycie uważnym na myśli, które są we mnie, które rodzą się w moim sercu, na poruszenia, pragnienia, uczucia. Muszę włożyć wysiłek, żeby nauczyć się rozpoznawać, skąd są. Żeby każdej z tych rzeczy zadać pytanie, skąd jesteś, jak ci na imię, kto cię wysłał, co chcesz mi powiedzieć. Czasem to mogą być gruntowne porządki, a może nawet w ogóle zapoznanie się z tym, co jest w tym moim wewnętrznym świecie. Może wcześniej nieraz tak jest, że w pędzie, w jakim jesteśmy, nie przyglądamy się temu wszystkiemu i to mogą być nowe odkrycia. W ogóle to jest fascynująca droga, to jest fascynująca przygoda. Poznawanie tego, co się we mnie dzieje po to, by umieć rozpoznawać, co pochodzi od Pana Boga, co pochodzi ode mnie, a co pochodzi z zewnątrz, od drugiego człowieka, ale czasem też od złego ducha. Potrzebny jest wysiłek, potrzebna jest uważność. Patrzenie, zwracanie uwagi na to, co dzieje się w moim sercu.
I kiedy uda mi się tam rzeczy posprzątać, poukładać wszystko na swoje miejsce, a niektóre rzeczy być może tylko jakoś zaaranżować, bo przesunąć się ich nie da, zburzyć też nie i trzeba się może nauczyć z nimi żyć, ale jakoś je oswoić. Nie wszystko jesteśmy w stanie przecież w naszym życiu zmienić, ale nauczyć się z tym żyć i mimo tych rzeczy rozwijać się w miłości i w dobru jesteśmy w stanie. I kiedy tam już zrobimy porządek, to zobaczymy, że na końcu w tym naszym sercu, w tym naszym wnętrzu tam się odgruzują i znajdą dwa fotele. Na jednym fotelu siedzi Jezus, a na drugim fotelu ja mogę siadać wtedy, kiedy będę wchodzić w swoje serce. To od nas zależy, co będziemy tam robić. Można z Jezusem po prostu być, można z Jezusem rozmawiać, można słuchać tego, co On mówi, można słuchać Jego pragnień, Jego zaproszeń. Ale jeżeli będzie tam porządek, jeżeli ja to swoje serce będę znać, jeżeli ja w tym swoim sercu będę dostrzegać Jego obecność, to o każdej porze dnia, w każdej sytuacji, we wszystkim, co będę robić, ja tam będę mógł na chwilę zaglądać, upewniać się, że On tam jest, że mnie nie zostawił. Może czasem zatrzymam się i wypiję z Nim szybkie espresso. Uporządkowane serce, serce, które znam, serce, w którym wiem, co jest w którym miejscu i którego mechanizmy też działania rozumiem, pozwala mi dostrzegać Pana Boga we mnie, dostrzegać Jego obecność cały czas, dostrzegać ją w każdej sekundzie mojego życia. To jest proces, to jest droga. Chociaż jest wejściem w głąb, ja bym ją porównał też do wyjścia na szczyt. Kiedy chcemy zdobyć jakiś górski szczyt, to najpierw zaczyna się bardzo nudno, bo musimy iść w lesie. Co prawda zdobywamy wysokość, ale wszędzie są drzewa. Czasem być może jest jakaś polana, czasem jest jakoś rzadziej, więc coś tam już widać, jakieś szczyty, jakieś piękne widoki. Ale początek jest raczej nużący. Potem jest kosodrzewina, zaczyna się robić ciekawie, a potem jest ten moment, kiedy gdzie nie popatrzymy, to jesteśmy pełni zachwytu, bo w każdym kierunku widok jest wspaniały. I trochę tak też jest w tej drodze w głąb siebie, w drodze w kierunku poznania swojego serca i szukania go tam Pana Boga, że na początku to może wydawać się żmudne. Na początku to segregowanie, układanie, odgruzowywanie może wydawać się nudne i może nudzić. Nie? Możemy tracić chęci do tego. Natomiast potem zaczynamy dostrzegać najpierw właśnie szczyty gdzieś tam spośród drzew, a potem nagle widzimy, że już jesteśmy na jednym z nich i widok zapiera dech w piersiach. Prośmy Pana Boga dzisiaj o wytrwałość na tej drodze. Prośmy Go, byśmy nie ustawali w szukaniu Go w naszej codzienności, w odnajdywaniu Go w naszym sercu i w tym uczeniu się ciągłym rozpoznawania Jego głosu w naszych uczuciach, emocjach, w naszych pragnieniach i we wszystkich innych poruszeniach naszego serca. To jest miejsce, to jest język, którym Pan Bóg się posługuje, którym się komunikuje. Jeżeli będziemy wkładać w to nasz czas, nasze serce, naszą energię, to zobaczymy, że to zacznie się udawać. I w naszym sercu, w naszym wnętrzu zawsze będziemy dobrze się czuć i zawsze będziemy tam odnajdywać i siebie, tego, kim naprawdę jesteśmy, ale też odnajdując tam siebie, będziemy odnajdywać tego, który nas stworzył i tego, który z nami jest przez wszystkie dni aż do skończenia świata.